Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować. Dwudziestolecie międzywojenne w naszym kraju wcale nie było takie piękne, jak wielu osobom się wydaje. Wojna z bolszewikami, zbieranie kraju do kupy po rozbiorach, szalejąca bieda, no nie ułatwiało to wszystko życia, nie wspominając już o prowadzeniu firmy. Jednak mimo wszystko w tych czasach znalazło się parę osób, kilku wirtuozów, którzy potrafili nie tylko działać, zarabiać, ale pozostać też w tym wszystkim przez cały czas ludźmi. Zresztą ich dzieła w taki czy inny sposób do dzisiaj nam towarzyszą. Poznajcie nie Januszy, a wirtuozów biznesu dwudziestolecia międzywojennego w naszym kraju już teraz w Historii bez cenzury. Zacznijmy od największego celebryty wśród biznesmenów. Od faceta, w którym kochała się większość kobiet w tej epoce i w sumie nie ma się co dziwić, bo Eugeniusz Bodo, a w zasadzie gość, którego pełna godność brzmiała tak, był zawsze nienagannie ubranym, przystojnym, potwornie utalentowanym aktorem i piosenkarzem. A skąd to dziwne imię i nazwisko? Do tego stopnia, że wolał spolszczoną wersję imienia i przydomek Bodo, bo jego ojciec był Szwajcarem. Jednak podwójne obywatelstwo to była wcale nie jedyna rzecz, jaką nasz bohater po ojcu dostał. Ojciec Eugeniusza założył pierwsze kino w rodzinnym mieście chłopaka, czyli w Łodzi. Sam był wielkim fanem kina, ale jakoś nie miał ochoty, żeby jego syn łączył swoje życie z tym właśnie biznesem. Bardziej widział Eugeniusza jako chociażby lekarza, ale niedoczekanie ojcze. Chłopak bardzo szybko wkręcił się w aktorstwo, na początku w kabarety, gdzie chociażby poznał Mietka Foga. Jednak Eugeniusz miał niesamowitego nosa do wyczuwania, w jaką stronę zmierza branża i w pewnym momencie był już przekonany, że film jest przyszłością. To też w filmie zadebiutował w roku 1925. Gdyby jednak ograniczył się do samego odgrywania scen, do dialogów i tak dalej, to pewnie dłużej by się przebijał na szczyt. Jednak on miał coś ekstra. Wokal, którym bardzo szybko zachwycił widzów. A co śpiewał? Piosenki, które znamy i dzisiaj. Już taki jestem zimny drań, czy umówiłem się z nią na dziewiątą. Eugeniusz, jak na gwiazdę przystało, zarabiał potężny hajs i zaczął bywać na salonach. Jednak nie był takim celebrytą, jak pewnie wielu osobom się teraz wydaje. Pasował do tych wyuzdanych często imprez jak papież Franciszek do koncertów Rammsteina, bo Bodo najbardziej lubił zbierać znaczki. Nie lubił natomiast alkoholu. Tak jest, był abstynentem, chociaż na mieście gadali, że to dopiero od momentu, jak po pijaku spowodował wypadek, w którym zginął jego kumpel. Ale dobra, może chociaż jakieś romanse w takim razie. Owszem, miał romanse, jednak też dbał tam o dyskrecję. Nie chciał głośnych plotek, pełnych skandali i rozgłosu, jak nie wiem, Nergal z Dodą albo... Albo ja z Realem. Co jednak nie znaczy, że romansów nie miał. Na swoją silną pozycję w branży wyrywał głównie drugoligowe aktoreczki, chociaż czasem robił wyjątki. Raz na przykład uwiódł ciemnoskórą piękność o ksywie Reri, która przybyła do naszego kraju promować swój nowy film. Czy Bodo miał dobrą bajerę? Najprawdopodobniej znakomitą, bo jakoś namówił dziewczynę, żeby nie tylko sprowadziła się do Polski, ale też zamieszkała z Eugeniuszem i jego matką. Nie była to jednak zbyt długa relacja, ponieważ oboje w pewnym momencie przestali się jakoś starać, a w dodatku Reri zaczęła chlać jak scenarzysta w Balu Wszystkich Świętych, bo do alkoholu nie lubił, więc para szybko się rozstała, ale może to i dobrze, bo Bodo miał więcej czasu na ogarnianie biznesu. Biznesu, do którego również po ojcu odziedziczył smykałkę. Wiedział, że samo aktorzenie i śpiewanie to jak dzisiaj kariera na TikToku. No, jazda na dość pstrym koniu, który wcześniej czy później człowieka brutalnie zrzuci, to też starał się mieć różne źródła dochodu. Reżyserował, pisał scenariusze i założył dwie wytwórnie filmowe. Jedną miał sam, a drugą z kolegami. W ten sposób stał się najważniejszym producentem filmowym w Polsce w tym okresie. Był jak swojego czasu Lew Rywin, tylko pieniądze trochę inaczej lokował.
W 1939 roku założył jeszcze knajpkę Café Bodo, ale to też nie było tak, że wszystkie pieniądze, jakie miał, inwestował tylko w kolejne rzeczy, bo cały czas pamiętał o bliskich. Wspomnieliśmy już o tym, że mieszkał z matką, bo w pewnym momencie rodzice Eugeniusza się rozwiedli, a syn, żeby mamie nie było smutno i żeby miała co jeść, ściągnął ją do siebie. Wtedy oczywiście Eugeniusz nie miał jeszcze prawa podejrzewać, że oba te wspomniane czynniki będą bezpośrednio związane z jego bardzo przykrym końcem. Niedługo przed atakiem Niemców na nasz kraj Bodo miał szansę wyjechać do Stanów w trasę, ale odmówił. I to była bardzo zła decyzja. Czemu nie pojechał? Pieron wie, ale wtedy, na samym początku wojny, nie miał zbyt wiele czasu na refleksję, bo zaraz po ataku Niemców uciekł z Warszawy do Lwowa, a tam przeczekał do czasów radzieckiej okupacji. Radzieckiej okupacji, która dla wielu Polaków była czasem strasznym, ale dla Eugeniusza swojego czasu wydawała się wybawieniem, bo występował na różnych scenach. Jeździł po Związku Radzieckim śpiewając swoje przeboje po rosyjsku, ale w pewnym momencie zaczął chyba żałować tej straconej szansy w Stanach Zjednoczonych i postanowił postarać się jednak o wizę do USA. I właśnie wtedy, przy składaniu papierów, okazało się, że ma szwajcarski paszport. Co w tym strasznego? Ano to, że NKWD błyskawicznie uznało go za szpiega, a z takimi zarzutami, no to już w sumie mało kto był w stanie pomóc, ewentualnie sam Stalin, ale nie miał w tym, wyobraźcie sobie, żadnego interesu. Więc mimo, że wielu czasami bardzo znaczących Polaków interweniowało w sprawie Eugeniusza, to nic nie udało się ugrać. Ukochany celebryta, wirtuoz aktorstwa i biznesu trafił do łagru, gdzie po pół roku zmarł z wycieńczenia i głodu. A żeby było jeszcze smutniej, to Sowieci nie przyznali się do tej zbrodni i utrzymywali, że Bodo to został zabity przez Niemców na samym początku wojny. Kolejny dzisiejszy bohater to również, jak to się mówi, prywaciarz, ale nie taki stereotypowy prywatny przedsiębiorca, bo to się wielu osobom kojarzy z takim, wiecie, krwiopijczym wyzyskiwaczem. Tymczasem pan Jan Wedel był tego zupełnym przeciwieństwem. Owszem, firmę odziedziczył po ojcu i dziadku, który był Niemcem i pewnie już teraz wiele osób chciałoby to wytknąć, ale spokojnie, zaczekajcie. Od początku. Można by pomyśleć, że jak gość przejął firmę mając 50 lat, to nie będzie miał zbyt nowoczesnego podejścia. Jednak nic z tych rzeczy, Jan Wedel miał wszystkich zaskoczyć i to setki razy. Zacznijmy od tego, że nie był leniem, który wychodził z założenia, że jak firma działa, to wszystko dobrze, po co coś zmieniać? Nie, nie. Jeździł jak szalony po światowych targach, podpatrywał nowoczesne technologie, więc w sumie nie ma się co dziwić, że jak stanęła nowa fabryka Wedla na warszawskiej Pradze, to pojawiło się tam mnóstwo nowoczesnego sprzętu. Na przykład kombajny do herbatników, takie kilkudziesięciometrowe maszyny, które robiły, no czego się spodziewaliście, herbatniki. Za to praktycznie same. Najpierw mieszały ciasto, potem wyrabiały, wałkowały, cięły, piekły, a potem jeszcze pakowały. Ale to nie wszystko, bo była jeszcze najbardziej czadowa z czadowych rzeczy. Poczta pneumatyczna. Jak ktoś nie wie, co to jest, to szybko wytłumaczę. Taki specjalny system rur w budynku. I do tych rur można było wsadzać takie specjalne tuby. Do tych tub można było wsadzić na przykład, nie wiem, dokumenty. Wsadzało się te dokumenty do tuby, tubę do rury i pum! Leciało to wszystko specjalną rurą do konkretnego biura, a człowiek nie musiał biegać z miejsca w miejsce. Oszczędzano w ten sposób siły i czas. Mało? No to jeszcze dodajmy do tego dwie centrale telefoniczne i specjalne elektroniczne urządzenia do fakturowania i do księgowości. I przypomnijmy, że mówimy o końcówce lat 20. Wedel, wdrażając nowoczesne technologie w swojej firmie, postawił też na transport samochodowy zamiast trzymać się koni. Nie tylko dlatego, że tak na dłuższą metę było po prostu taniej, ale również z tego powodu, że samochody wzbudzały wtedy ogromną ciekawość, więc mógł ich używać jako ciekawej powierzchni reklamowej. Umieścił więc na swoich samochodach ten kultowy logotyp, który dzisiaj kojarzymy wszyscy, ale to absolutny wierzchołek góry lodowej, bo moi drodzy, w historii polskiego biznesu mało jest takich wymiataczy marketingu jak Jan Wedel. Gość był niesamowity. Wedel jako jeden z pierwszych w naszym kraju docenił influencer marketing, ale nie rozdawał swoich produktów wszystkim jak popadnie, tylko tym, którzy faktycznie na swoją popularność czymś sobie zapracowali. Słodkości Wedla dostawali więc członkowie ekipy, która wybrała się na Antarktydę, albo alpiniści, którzy szli na Kaukaz, marynarze z Daru Pomorza, czy pan Stanisław Karpiński, pilot, który po swojej eskapadzie pisał tak.
Podczas mego rajdu nad Azją i Afryką cukry i czekoladki wedla były mi w locie jedynym i świetnym środkiem odżywczym i podtrzymującym, który mogłem spożywać w najtrudniejszych warunkach bez żadnego kłopotu. Tu jednak związki wedlowskiego PR-u i lotnictwa wcale się nie kończą, bo pan Jan miał też swój samolot, który wykorzystywano, tak jest, do zrzucania słodyczy. Ale jak już jesteśmy przy marketingu, na który każdy z nas by w młodości poleciał, to wedel był również prekursorem dołączania do swoich produktów różnych pierdół do kolekcjonowania. Jak ja byłem młody, to zbierałem takie naklejki, karteczki z piłkarzami Ligi Mistrzów do takiego specjalnego albumu. Inni pewnie zbierali tazosy, ale to wszystko ma dłuższą tradycję niż mogłoby się wydawać, bo już właśnie do produktów wedla dołączane były rysunki postaci z bajek albo znanych Polaków. I oczywiście do tego też były specjalne albumy. Wedel pamiętał też oczywiście o tradycyjnej formie reklamy, ale i tutaj poszedł na całość, bo do swojej kampanii reklamowej zatrudnił pana Leonetto Capiello, którego wiele osób uważa za wirtuoza nowoczesnej reklamy. On zaprojektował dla wedla specjalny symbol reklamowy, na którym był człowiek na zebrze dźwigający tabliczkę czekolady. Zresztą ten motyw mogliście też niedawno ponownie oglądać w reklamach tej firmy. Jan Wedel gardził też rozdawaniem roboty po znajomości. Nawet dzieciaki jego siostry nie miały taryfy ulgowej. Były traktowane tak jak każdy inny pracownik, co nie znaczy, że źle, bo fabryka wedla była jednym z najfajniejszych zakładów pracy w całym kraju, w całym dwudziestoleciu międzywojennym. I tutaj mógłbym podać sporo przykładów, że były paczki na święta, że pan Jan udzielał pożyczek swoim pracownikom, ale najlepiej widać to po tym, jak szef zachował się w czasach demonicznego kryzysu. Bo jak rynek pierdyknął o glebę w 1929 roku, to bardzo wielu pracodawców, żeby uchronić swoje firmy przed totalnym bankructwem, zaczęło zwalniać pracowników. Ale Jan Wedel powiedział, że nie zwolni nikogo, ani jednej osoby. Stwierdził, że owszem, jego ludzie będą pracować trochę krócej, ale nikt nie zostanie bez pracy. I wtedy ludzie pokochali go jeszcze mocniej niż wtedy, jak zbudował im salę teatralną, żłobek, stołówkę, gabinety lekarskie, a do tego jeszcze czasem dorzucał się do miejskich inwestycji. Niestety przyszedł czas, kiedy mocno utrudnione było nie tylko prowadzenie firmy, ale ogólnie życie. Druga wojna światowa. Można by pomyśleć, że takiego gościa jak Wedel błyskawicznie capnęło gestapo, ale nie. Czyżby dlatego, że jego dziadek był Niemcem? Nic z tych rzeczy, jednak uczciwie przyznajmy, że faktycznie naziści wielokrotnie próbowali przekabacić Wedla, żeby zmienił obywatelstwo, żeby wrócił do narodu panów, jednak ten za każdym razem odmawiał, bo po prostu czuł się Polakiem. W związku z tym Niemcy postanowili robić mu jak to tylko możliwe pod górę, ale Jan Wedel miał tyle hajsu, że za każdym razem jak jakiś nazistowski ćwok przychodził do niego z groźbą, to wychodził z łapówką i czekoladą w bonusie. Ale nie tylko za siebie Jan Wedel dawał w łapę Niemcom. Bo fabryka cały czas działała, tylko że skromniej, ale to nie słupki sprzedaży niepokoiły Jana Wedla najbardziej, a to, że jego ludzie byli zawijani z ulicy, chociażby w łapankach. Jednak nie z nim takie numery. Dawał potężne łapówki, a ludzie wychodzili na wolność, a później też mogli liczyć na pomoc szefa, o którym wprost mówiono wtedy, że dosłownie żywił Warszawę. Pracownicy pozostali mu wierni i razem z Janem działali w podziemiu. Przykład? Proszę bardzo, to właśnie przedstawiciel handlowy Wedla, infiltrujący siedzibę gestapo, dał cynk, że może się zacząć akcja pod Arsenałem, bo właśnie rusza transport Jana Bytnara. Jan Wedel był niemożliwy, dosłownie, bo po wojnie wygrał z komuną. Konkretnie proces w Hadze o to, że po upaństwowieniu zakładu, czyli innymi słowy po odebraniu mu dorobku życia, nadal używano tego kultowego logotypu, bo inaczej klienci przywiązani do marki nie chcieli kupować słodyczy. Niestety pan Jan nie dożył upadku komuny i zmarł w roku 1960. Na koniec pozwólcie, że przedstawimy wam człowieka, któremu również II wojna światowa zepsuła kwitnące inwestycje. Stefan Starzyński to swoją drogą znakomity przykład na to, że można z głową i rozmachem prowadzić nie tylko prywatny biznes, ale też wydawać publiczne pieniądze. Ja wiem, że w naszym kraju to brzmi jak coś niesamowitego, ale sami obczajcie, jak prezydent Starzyński zarządzał. I żeby było jasne, prezydent Warszawy, a nie Polski.
Jak sobie spojrzymy na jego życiorys, to w zasadzie nie ma wątpliwości. Gość urodził się po to, żeby dostać tę robotę. Przyszedł na świat oczywiście w Warszawie, a jego rodzina to praktycznie przegląd powstańczych bohaterów. Szybko wkręcił się w politykę, a że bardzo kochał swoje rodzinne miasto, to cel miał jasny i osiągnął go w 1934 roku, kiedy został prezydentem naszej stolicy. Plany miał bardzo ambitne, tylko co z tego, skoro wtedy w naszym kraju było tak zamożnie jak na Podkarpaciu pod koniec miesiąca. Ale czy Starzyński się tym przejmował? Nie. Co nie znaczy, że brał głupio pożyczki i później wydawał bezmyślnie te pieniądze. Nic z tych rzeczy. To, co było w kasie, wydawał z głową, a kolejne kroki kazał swoim ludziom zaplanować, żeby był jakiś dalekowzroczny plan, żeby były gotowe procedury do wdrożenia, jak pojawią się nowe pieniądze. Co ten plan obejmował? Zacznijmy od mniej istotnych pozornie kwestii, jak zabytki. Udało się uratować wiele zabytków, które były za czasów zaborców zaniedbywane, ale też Starzyński był bardzo cięty na te zabytki, które po sobie zaborcy pozostawili. Więc zadbał o to, żeby mieszkańcy jego miasta nie musieli patrzeć na takie przykre rzeczy, jak chociażby pomnik Polaków poległych za wierność caratowi. Okej, ale dbanie o zabytki bądź ich likwidowanie to jeszcze nie jest wyznacznik, czy ktoś jest dobrym zarządcą, czy nie. No przede wszystkim trzeba mądrze wydawać pieniądze. Starzyński nie zapomniał o najbiedniejszych, bo tych było w Warszawie naprawdę mnóstwo. Oni mogli liczyć na pomoc konkretnych służb, a ci odrobinę bardziej przy kasie mogli zamieszkać w tanich mieszkaniach, które nie rujnowały budżetu, tym bardziej, że ceny energii poszły w dół, podobnie jak ceny komunikacji miejskiej, którą do nowych miejsc pracy można było dojeżdżać coraz śmielej poszerzanymi drogami. No ale przyznajmy wszyscy, to wszystko brzmi dość standardowo póki co. Ale Starzyński to był Freddie Mercury wśród zarządców. On chciał czegoś ekstra. Organizował wystawy promujące miasto i to takie z przytupem, bo jedną z nich zobaczyło ponad 1 000 000 osób. Jednak szybko stwierdził, że przydałoby mu się takie centrum expo na stałe, żeby w nim pokazywać całemu światu, jak gigantyczny potencjał drzemie w stolicy Polski. Takie centrum szpanersko-handlowe miało stanąć w tym miejscu, gdzie dzisiaj stoi Narodowy. Inną szpanerską inwestycją miała być nowa dzielnica imienia Piłsudskiego i metro. I to takie metro, o którym nawet dzisiaj nam się nie śni, bo plan Optimum Starzyńskiego zakładał 6 linii metra o łącznej długości 45 km, z czego 31 miałoby być pod ziemią. Jeśli kogoś to jeszcze nie rozbawiło, to może uświadomię, że zakończono tak finalnie robienie pierwszej linii warszawskiego metra w roku 2008, a i tak jest ona krótsza od planu Minimum Starzyńskiego. Warszawa rozkręcała się coraz bardziej. Serio, żadne inne miasto na naszym kontynencie w tym okresie nie rozwijało się tak dynamicznie jak stolica Polski. Otwarto dziesiątki szkół, teatry, nowy budynek Muzeum Narodowego, w którym pewnie wielu z was było na szkolnej wycieczce, też został oddany właśnie za Starzyńskiego. Dzisiaj, gdyby ktoś zaproponował organizację w jakimś polskim mieście olimpiady, to by go zabito śmiechem, podobnie jak wyśmiano jakiś czas temu jednego z kandydatów na prezydenta Radomia, który obiecał, że jak go wybiorą, to zrobi w mieście tor F1. Ale za Starzyńskiego Warszawa rozwijała się tak dobrze, że jak zaproponował organizację olimpiady w stolicy Polski w 1956 roku, to wszyscy uznali, że no spoko, brzmi zupełnie realnie. Ale niestety Niemcy mieli inne plany. Kiedy naczpana armia Hitlera zaatakowała nasz kraj, to wielu polityków stwierdziło, że nic tu po nich, czas się zawijać, ale nie Starzyński. On na propozycję ewakuacji odpowiedział Rommelowi, że tak jak pan generał dzieli los swoich żołnierzy, tak on chce zostać do końca ze swoimi ludźmi. Ale oczywiście nie planował siedzieć cicho. Cały czas organizował pracę w mieście, ale już nie po to, żeby się w nim przyjemniej mieszkało, a po to, żeby polska stolica broniła się jak najdłużej. A poza tym starał się dodawać mieszkańcom swojego miasta otuchy. Warszawiacy, przeżywając potworny stres podczas przygotowania do obrony, mogli chociażby usłyszeć, jak ich prezydent mówi: chciałem, by Warszawa była wielka. I dziś widzę ją wielką.
Niestety, jak wiecie, obrona Warszawy nie skończyła się jak w amerykańskim filmie akcji. Zamiast tego mieszkańców czekał niemiecki dramat, jednak Starzyński cały czas chciał działać, tylko że w podziemiu. Jednak nie było mu to dane zbyt długo, bo Niemcy błyskawicznie go capnęli i nie było najmniejszych szans, że go wypuszczą. Nie mogli sobie pozwolić na wypuszczenie na wolność gościa, który cieszył się takim szacunkiem i miał tak wielkie doświadczenie w zarządzaniu nawet nie firmą, a całym miastem. Nie było szans, żeby wokół tego człowieka nie stworzył się sprawnie działający ruch oporu. W związku z tym, jak kończy się historia człowieka, który kochał pracę, do której został stworzony i tak jak już wspomniałem, znakomicie zarządzał już nawet nie firmą, a całym miastem, całą stolicą. Bardzo długo uważano, że zginął w jednym z niemieckich obozów koncentracyjnych, ale całkiem niedawno IPN ustalił, że gestapo zabiło Starzyńskiego dużo wcześniej, już w grudniu 1939 roku. Mam nadzieję, że ten odcinek przekonał wiele osób do tego, że warto poznawać nie tylko historię władców, ale również gospodarki. Nie tylko dlatego, że jest po prostu obłędnie ciekawa, ale również dlatego, że jest o wiele bardziej ludzka, niż mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. A idąc ulicami miasta, oglądając film, czy biorąc półki sklepowej, chociażby czekoladę, czy tam inne praliny, warto wiedzieć, jak niesamowite opowieści i tradycje czasem za tymi rzeczami się kryją. Trzymajcie się i do następnego razu.